W naszym kolejnym odcinku podcastu powracamy po swoich. Witamy bardzo serdecznie Adama Kondrackiego z Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, a dokładnie z pionu poszukiwań i identyfikacji. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże, kłaniam się nisko. Drogi Adamie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o dwóch tematach, które znasz bardzo dobrze. Pierwszym to jest poszukiwanie i odnalezienie szczątków Ireny Odżywołek, bardzo znanej postaci, bardzo ważnej postaci, postaci, której identyfikację w ostatnim czasie ogłosiliśmy, ale też, żebyśmy porozmawiali trochę o pracach, które ze strony katowickiego IPN-u, między innymi ty koordynujesz i prowadzisz. Może zacznijmy od osoby, nie od prac, czyli od Ireny Odżywołek. To postać bardzo ciekawa, bo jak na ile zdążyłem się zapoznać z jej biogramem, to bardzo młoda kobieta, która, no właśnie, która swoim bohaterstwem i bardzo zaskakującą działalnością wsławiła się bardzo w dziejach podziemia, no małopolskiego, ale też później ma związek ze Śląskiem. Ale nie chcę wyprzedzać wszystkiego, może kilka zdań opowiedz ty. Tak, dla mnie Irena Odżywołek jest rzeczywiście bardzo niezwykłą postacią. Dosłownie marzyłem o tym, żeby mieć udział w jej odnalezieniu, poszukiwaniu i odnalezieniu. I prace w 2019 roku rzeczywiście przyniosły skutek, a teraz możemy powiedzieć, że została odnaleziona. Mamy kolejnego bohatera. Była to postać w chwili śmierci rzeczywiście bardzo młoda i można powiedzieć już bardzo dojrzała, przy czym w jej przypadku bardzo interesujący jest ten proces dojrzewania do tego bohaterstwa. Urodziła się w 1925 roku, 20 grudnia, w rodzinie robotniczej, w rodzinie szewca. Myślę, że to jest dość istotne w przypadku młodych osób, żeby też przyjrzeć się wychowaniu w domu, jakimś przykładom z rodziny. Jej ojciec wyruszył za ocean do Ameryki, wrócił z armią Hallera, umiał zrobić dosłownie wszystko. Później pracował w kopalni, był robotnikiem i miał też jeden epizod, który potem, myślę, jakoś wpłynie na życiorys córki. Mianowicie dał się namówić na pracę w strukturach partii PPS Lewica w Byczynie, bo tam było gniazdo rodziny Odżywołków. To jest miejscowość w powiecie chrzanowskim. On i jego bracia mieli krótki epizod działalności w tej partii. Bardzo szybko ten agitator, który organizował tę partię, został wydany i trafili na przesłuchania, trafili też na krótki czas do więzienia w 1928 roku, do więzienia Świętego Michała, o którym przyjdzie jeszcze opowiedzieć. No właśnie, będzie wątek więzienia Świętego Michała, więc historia zatacza koło, ale nie uprzedzajmy faktów. Jest 28 rok. Irena Odżywołek w czasie wojny jest robotnicą leśną. Po skończeniu szkoły powszechnej i konspiracyjnie dwóch klas szkoły handlowej stara się po prostu znaleźć zajęcie i śladem ojca, który potrafił samodzielnie kształtować byt rodziny, ona też stara się, z wieloosobowej rodziny przecież pochodzi, ona też stara się zadbać o swój los. Pracowała też w restauracji w Byczynie. Potem rzeczywiście jako robotnica leśna w Tartaku, taki krótki epizod. I kiedy wojna się kończy, Irena ma 19 lat i trafia do ZWM-u, do Związku Walki Młodej. A właśnie. To jest przybudówka Polskiej Partii Robotniczej, czyli taka nadzieja komunistów na zaprowadzenie nowych porządków w Polsce. Nie możemy odpowiedzieć, jakie były motywacje. Natomiast być może chodziło o te tradycje lewicowe w domu. Być może jeszcze nie wiedziano, czym jest ten komunizm, który został przeniesiony jednak ze wschodu na rosyjskich bagnetach. Na pewno chodzi też o jakieś możliwości pracy. ZWM otwiera wszelkie drzwi. Irena zostaje skierowana do pracy w więziennictwie i najpierw zostaje kierowniczką pralni, a następnie strażniczką w bardzo krótkim czasie.
w bardzo starym, legendarnym więzieniu świętego Michała w Krakowie przy ulicy Senackiej. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że ona chciała pracować w tej placówce, czy po prostu dostała z przydziału i gdyby dostała polecenie pracy w innym miejscu, to by pracowała w innym miejscu, akurat padło na więzienie świętego Michała? Tu można tylko snuć hipotezę, ale ja podejrzewam, że bardziej chodziło o Kraków, o pewne możliwości. No i to poukładanie sobie życia w takich trudnych okolicznościach odbudowy, tak, i tego, żeby jednak mieć jakąś możliwość zarobkowania. Jest 45 rok. Irena Odrzewołek ma natychmiast styczność z ofiarami, które przebywają w tym więzieniu. To są ofiary komunizmu, to są osoby, od których wymusza się zeznania, są osoby bite, są osoby, które każda z nich ma coś niesamowitego do opowiedzenia, i w więzieniu panuje jeszcze taka atmosfera pewnego takiego, takich starych porządków jeszcze przedwojennych, to znaczy kadra nie jest jeszcze wymieniona do końca. Mówimy o wymianie z kadry więziennej na kadrę taką bezpieczniacką, byśmy powiedzieli może. Tak, oczywiście jest kierownik oddziału specjalnego, który budzi postrach, ale naczelnik więzienia nie przywiązuje na razie wielkiej wagi do tego, uważa, że wszystko się dzieje swoim trybem. Oddziałowi nie są zbyt kontrolowani. Irena Odrzewołek jest oddziałową oddziału kobiecego, oddziału siódmego. I słyszę bardzo dużo różnych opowieści. Dowiaduje się, że osoby, które są skazane i siedzą w więzieniu, to są osoby, które walczyły o niepodległość Polski. I prawdopodobnie zastanawia się, jak to jest możliwe. Ktoś tu popełnił błąd, prawda? I stara się słuchać i jest młodą, wrażliwą osobą. Ma 20 lat. W czerwcu 1946 roku do więzienia trafia porucznik Bolesław Pronobis. Jest to też niezwykła postać. To jest osoba, o której już krążą legendy. Dowódca oddziału Połakowskiego, Huragan. To jest proweniencja połakowska, ale przyjął nazwę Narodowych Sił Zbrojnych. W tamtych czasach, jak się okazuje, nie miało to takiego wielkiego znaczenia. Po prostu kadry były sprawdzonych partyzantów z czasów wojny. Porucznik Pronobis jeden raz już wcześniej uciekł z więzienia w Tarnowie. Pomogła mu strażniczka więzienna i snuje plan kolejnej ucieczki. Z udziałem, jak się okazuje, zdradzając trochę, kolejnej strażniczki. Tak. Jeszcze wrócę do tej atmosfery w tym więzieniu. Otóż porucznik Pronobis razem też z partyzantami z Tarnowskiego, z Brzeskiego, z Miechowskiego, bo tam przede wszystkim działał. Spotyka się też z partyzantami kapitana Henryka Flamego Bartka, którzy byli aresztowani i też tam już mają duże doświadczenie w konspiracji. I siedzą na jednym oddziale, na którym szczęśliwie oddziałowym jest inny strażnik, który bardzo to pomógł w pewnym wydarzeniu, o którym zaraz powiemy, Stanisław Krejcza. On po prostu jawnie wspiera na terenie swojego oddziału otwieranie cel, spotykanie się tych partyzantów, a jednocześnie stwarza taką atmosferę blokady konfidentów. Po prostu przekazuje wszelkie możliwe wiadomości od rodzin, przekazuje paczki i sprzyja tym przygotowaniom. To znaczy, że blokował konfidentów, że tylko określone komunikaty i grypsy, byśmy powiedzieli, przekazywał? Przede wszystkim działalność konfidentów w tym więzieniu polegała na tym, że składali raporty i one szły przez oddziałowego. Mówimy o tak zwanych agentach celnych, tak? Tak, jakbyśmy o agentach celnych. Tak. To są więźniowie kryminalni zazwyczaj, którzy też na tym oddziale siedzieli. No i oni chcieli oczywiście dostać się z tymi raportami do naczelnika więzienia, ale to szło drogą służbową. Było to blokowane. Nawet są dowody w dokumentach na to, że do tego stopnia Krejcza sprzyjał tym spotkaniom, że przesuwał więźniów, którzy mogliby donosić, do innych cel. Więc tam panowała rzeczywiście taka specyficzna atmosfera.
Większość oddziałowych dorabiała sobie do kiepskiej pensji, przemycając paczki, przemycając grypsy. I jeszcze należy dodać do tego, że przed tą wielką ucieczką, o czym zaraz powiem parę zdań, miały miejsce naprawdę spore ucieczki z krakowskich więzień. W 1945 roku w innej filii tego więzienia uciekło aż 21 więźniów, także przy współpracy albo przynajmniej neutralności strażników. Z tego samego więzienia też były wcześniej już udane ucieczki. W samym 1945 roku zbiegło z Krakowa aż 100 więźniów. A o czym to świadczy, że z taką łatwością można było z takiego więzienia zbiec? No skoro w krótkim czasie ucieka z więzienia tak wielu więźniów, a więzienie, jak wiemy, jest miejscem odosobnienia, ale też no, procedur zabezpieczenia przed ucieczkami. No więc w pierwszym rzędzie przewaga psychiczna tych osadzonych, doświadczenie w konspiracji i ich determinacja, wola ucieczki. Druga rzecz to są właśnie te niewymienione kadry, czyli braki kadrowe, wieczne braki kadrowe w Departamencie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, no bo pod tym szyldem jakby były więzienia od 1944 roku w Polsce. I myślę, że też wsparcie miejscowych, tak, czyli adresy, do których można było się udać o pomoc i chyba same takie sprzyjanie ludności Krakowa, no bo przecież trzeba było tymi wąskimi uliczkami jakoś się z tego miasta wydostać. Myślę, że to na tym zaważyło. Sam miesiąc przed tą wielką ucieczką miał miejsce jakiś wybuch przy murze więziennym. Jeszcze to był kolejny taki alarm. O porusznika Pronobisa upominało się podziemie, upominała się też rodzina. Rodzina próbowała wydostać porusznika Pronobisa dosłownie miesiąc wcześniej i już w to włączono Irenę Odżywołek. Ona już z nim rozmawiała, już była pod wielkim wrażeniem tej postaci. Tuż przed samą ucieczką została zaprzysiężona do organizacji podziemnej. Rozumiem, że jako pracownik więzienia, jako funkcjonariusz zostaje zaprzysiężona u więźnia politycznego, który staje się jej dowódcą i zaprzysiężenie gdzie miało miejsce? No przecież nie na świetlicy, prawda? W celi. Zaprzysiężenie miało miejsce w celi i też oddziałowy zorganizował na to odpowiednie miejsce i czas. No właśnie. Ucieczka była przygotowywana na pierwszym etapie w taki sposób, że próbowano przez komendę milicji załatwić papiery na lewe papiery na wyprowadzenie więźnia w celu służbowym, czyli po prostu jego transport. I nie udało się to z jakichś względów, więc przystąpiono do kolejnego planu. W tym już miały pomagać oddziały z zewnątrz, oddziały partyzanckie. Przede wszystkim ludzie z Miechowa, którzy znali Pronobisa, czyli ludzie ze 106 Dywizji Armii Krajowej, przede wszystkim z dowódcą Zdzisławem Lisikiem, pseudonim Mściciel. Dowódcą tego oddziału dosłownie z chwilą przeprowadzenia tej akcji został Janusz Siekiera, który był z ramienia majora Józefa Kurasia Ognia dowódcą. Pomagała też 6. Kompania Krakowska zgrupowania Błyskawica i jeszcze na czatach stali też ludzie z Myślenickiego. Była ciężarówka przygotowana. Na sygnał z więzienia miało być dokładnie 18 sierpnia 1946 roku. Ta ciężarówka miała podjechać pod bramę i spróbować tą bramę przejąć, a w razie kiedy ona byłaby przejęta, po prostu tych więźniów szybko przetransportować i wyjechać z Krakowa. I tutaj kluczowa rola Ireny Odżywołek. Bardzo ważne było, żeby w odpowiednim, bardzo krótkim czasie i na ostatnią chwilę dostarczyć do więzienia broń w postaci 3 pistoletów i 2 granatów. Takie zapotrzebowanie ogłosił porucznik Pronobis. I miała to zrobić Irena Odżywołek. Irena Odżywołek dysponowała oczywiście czasem wolnym, ale żeby nie wzbudzać podejrzeń, wykorzystano po prostu przerwę obiadową, podczas której Irena wyszła i kierując się do konkretnego lokalu, to były osoby
spokrewnione z jednym z więźniów, ze Stefanem Małkiem, mianowicie jego siostra, która prowadziła krakowską restaurację. I tam została wyposażona w broń, którą pod spódnicą i, jak głosi jedna wersja, w koszyku owoców, a druga w torebce damskiej, przetransportowała też granaty. Podała je znowu w sposób taki, że konfidenci nie mogli tego zobaczyć, do celi. I miała wykonać jeszcze jedną bardzo ważną misję. Miała mianowicie zdezerterować, żeby nie było jej w ten dzień ucieczki, po to, żeby ostrzec rodzinę Pranabisa. Rodzina Pranabisa mieszkała pod Będzinem w Niwce i należało żonę Pranabisa ukryć. Jest bardzo ciekawa relacja z tego ostatniego dnia, bardzo nerwowego dla Ireny Odżywołek, w którym, oczywiście to są materiały śledcze po fakcie, Irena mówi, że jej koleżanka z mieszkania, należy powiedzieć, że Irena mieszkała dosłownie w budynku więzienia. Jej koleżanka z mieszkania służbowego wspomina, że Irena była bardzo zdenerwowana, trzęsły jej się ręce, paliła papierosa za papierosem. Na ostatnią chwilę zorientowała się, że nie ma walizki do swojej własnej ucieczki, więc po znajomości udało jej się przez kogoś zakupić na mieście tą walizkę, ale jeszcze nawet w tym zdenerwowaniu zdążyła pomyśleć o koleżance, ponieważ pożyczyła od niej sukienkę, w której miała uciekać. Postanowiła jeszcze powiedzieć tej koleżance, że przekazała tamtej, że jest gotowy materiał, który w takim razie tamta dostanie. Czyli mimo zdenerwowania jednak taka szlachetność pozostaje. Tak. Irena Odżywołek rzeczywiście już nie pojawia się w więzieniu. 18, czyli następny dzień, 18 sierpnia 1946 roku, to jest niedziela. Więzienie było pilnowane przez 16 strażników, przy czym część miała takie funkcje administracyjne, kancelaria, i nie wszyscy jakby byli na bramach albo jako obserwatorzy i wartownicy. Plus oczywiście naczelnik więzienia w tym składzie. Więzienie było bronione przez w tamtym czasie 4 karabiny maszynowe, 10 karabinów, wieże strażnicze, no i system połączenia, prawda? Jeżeli ktoś by tylko zadzwonił, to natychmiast przyjeżdżałoby UB. Kraków był też pełen wojska, przede wszystkim sowieckiego, i też stacjonowało KBW, czyli Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jednostka wojskowa podporządkowana UB właśnie po to, żeby brać udział w akcjach zbrojnych przeciwko podziemiu. Więc dodajmy, że dzieje się to w mieście, prawda? To nie jest gdzieś na uboczu, gdzie trzeba by dojechać, tylko momentalnie w więzieniu zjawiliby się i żołnierze, i funkcjonariusze UB, i wszystkie inne służby. Okazuje się, że o 10 rano akcja przebiega bardzo sprawnie. Zwabiony zostaje dyżurny strażnik, który zostaje obezwładniony i z całym pękiem kluczy do wszystkich cel więziennych, wszystkich oddziałów. Porucznik Pranabis i ludzie, którzy przygotowywali z nim tą ucieczkę, partyzanci i z krakowskiego, i też partyzanci Bartka, otwierają wszystkie cele, ale nie wypuszczają więźniów kryminalnych. To się stało niejako troszkę przypadkiem, natomiast wyczytują listę partyzantów, których uwalniają, i do pewnego stopnia jest taki pełny porządek. Udaje im się, co jest najważniejsze, otworzyć wszystkie bramy, łącznie z tą najważniejszą bronioną jakby z dwóch stron, czyli tą główną bramę, do której nieśpiesznie podjeżdża ciężarówka z ekipą kilku partyzantów przebranych w mundury niewzbudzające podejrzenia, czyli Ludowego Wojska Polskiego. To jest amerykańska ciężarówka. Akcja trwa pół godziny, łącznie z przejęciem całej zbrojowni, z przecięciem kabli, ze zniewoleniem naczelnika i wszystkich oddziałowych. I wydostaje się z więzienia, przyjmuje się dziś, że około 71 osób. W tym ogromna większość to są więźniowie polityczni. Z tej liczby 9 osób zostaje zawróconych na skutek nie tak szybkiej akcji jednak osób, które miały dbać o bezpieczeństwo tego więzienia i uciekły murem, żeby powiadomić bardzo blisko stacjonującą policję, prokuraturę i wszystkich właściwie, których można było złapać w ten niedzielny, senny poranek,
na ulicach Krakowa, żeby tylko nie udało się większej ilości więźniów uciec. Ciężarówka jest już daleko. Ciężarówka wzięła około 30 więźniów, jedzie w Miechowskie. Po drodze ma awarię koła, nikt jej nie goni. Można spokojnie tę awarię usunąć, a z powrotem pusta wraca do Krakowa, gdzie jest zalegalizowana i ma miejsce postoju jako do dyspozycji partyzantów. I zepsuł się silnik, który pomagają milicjanci naprawić. To już jest naprawdę historia absolutnie na film i z tego, co mówisz, to można by o tym bardzo dużo mówić. No ale my mówimy dzisiaj o Irenie Odżywołek, której nie ma w momencie, kiedy odbijani są więźniowie. Ona już jest poza Krakowem. A mimo to, jak wiemy, bo powiedzieliśmy to na początku, skoro odnaleźliśmy jej szczątki, identyfikowaliśmy, to znaczy, że stała się ofiarą reżimu komunistycznego. A zatem co się wydarzyło, że Irena Odżywołek jednak została zamordowana w wyniku wyroku sądu komunistycznego? Początkowo oczywiście losy Bronabisa i Odżywołek się rozdzielają. Irena ukrywa się u rodziny. Razem z żoną przez pewien czas ukrywają się w Zakopanem, potem w Chorzowie. Po pewnym paru tygodniach nawiązuje kontakt z porucznikiem Bronabisem, który widząc pewne trudności w operowaniu oddziałem, zostaje dowódcą jakiegoś mniejszego oddziału partyzanckiego, który zostaje rozbity. Nie udaje mu się porozumieć z majorem Ogniem. Decyduje się wyjechać za granicę. W tym celu stara się wyrobić dokumenty, lewe dokumenty i jest już przetarta jakby procedura, czyli Śląski Okręg Narodowych Sił Zbrojnych, który takie wystawienie takich dokumentów oferuje. Niestety Bronabis, Odżywołek i nikt właściwie z podziemia nie wie, że jest to już organizacja przejęta przez UB. Jest to organizacja, która powstała na skutek przygotowania operacji Lawina, czyli operacji brutalnej likwidacji tego bojowego trzonu 100 najlepszych partyzantów majora Bartka ze Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny, zamordowanych w straszny sposób na Opolszczyźnie. I rzeczywiście Irena Odżywołek dostaje nową tożsamość, porucznik Bronabis tak samo. Natomiast to są kwestie tylko dni, kiedy zostaną aresztowani i kiedy trafią do śledztwa, do przesłuchań, do brutalnego traktowania, przede wszystkim zastraszania. No i to jest okres, kiedy to jest ten czas, taki najbardziej decydujący. Przypomnijmy, że Irena Odżywołek ma wtedy 20 lat. Ona zostaje aresztowana 5 listopada 1946 roku. I to jest ten czas, kiedy Irena zostawia niesamowite świadectwo, które jest naprawdę niezwykłe, porównując do bardzo wielu innych przeczytanych materiałów śledczych, ludzi, którzy zostali złamani, albo ludzi, którzy przecież walczyli już w pojedynkę z konwejerem oficerów śledczych o własne życie. Irena zostawia niesamowite świadectwo, pozwolę sobie przeczytać jedno z takich zdań, które powiedziała. Ponieważ wiedziałam, że większość więźniów, a z nimi Bronabis, siedzą za zwalczanie obecnego ustroju państwa polskiego, to jest za pracę konspiracyjną skierowaną przeciwko obecnemu ustrojowi Polski, czym też zwalczali ten ustrój. Nie mogłam się z tym pogodzić, aby ludzie za to siedzieli, ponieważ byłam również przeciwniczką obecnego ustroju państwa polskiego. Wyniosłam broń do więzienia, aby dopomóc tym ludziom w uzyskaniu wolności, zdając sobie z tego wszystkiego dokładną sprawę, jakie mogą nastąpić skutki za powyższy mój czyn. Piękne świadectwo odwagi i przede wszystkim ofiarności, prawda? I świadomości tego, że może spotkać się to, co ją niestety spotkało. Warto jeszcze dodać, że Irena Odżywołek, orientując się jeszcze wcześniej, zanim spotkała porucznika Bronabisa, najpóźniej w maju 1946 roku, jakie panują rzeczywiście stosunki w Polsce, próbuje służbowo po prostu się zwolnić. Bierze takie mocne argumenty: ożenek i choroba matki. Oba wymyślone. Natomiast nie uzyskuje zwolnienia. Nie wie, że jako
i już osoba, która tworzy de facto aparat bezpieczeństwa państwa, po prostu nie może tej pracy zmienić. I to powoduje, że jest jeszcze bardziej zdeterminowana. Myślę, że to jest echo, to świadectwo jest echo, jest echem jej dojrzałości, jej dojrzewania do oporu, takiego czynnego oporu. Irena Odżywołek zostaje skazana na początku grudnia 1946 roku przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na karę śmierci. Ten przewód cały, o ile zapoznałem się z jej biogramem, trwa bardzo szybko. To decyzje zapadają bardzo szybko, rozprawa, decyzja i wykonanie wyroku śmierci. To jest dosłownie, no byśmy powiedzieli, kilka tygodni nawet. Tak. Już 17 grudnia 1946 roku nad ranem razem z porucznikiem Pronobisem zostaje stracona przez rozstrzelanie. Rodzina dowiaduje się o tym w tragicznych okolicznościach. Irena ma mieć za parę dni urodziny, 21, i zbliża się Boże Narodzenie. Jej siostra, która ma 18 lat, udaje się z rodzinnej Byczyny do Krakowa, żeby wręczyć jej paczkę. Strażnik więzienny mówi, ona już nie potrzebuje. Młoda dziewczyna nie wie, co na to odpowiedzieć, a on tłumaczy jej, ona nie żyje, nie potrzebuje. W ten sposób rodzina dowiaduje się o jej losie. Nigdy nie pyta o to, ponieważ niebezpiecznie jest o to pytać. Nie dowiaduje się o okolicznościach i o miejscu ukrycia ciała, bo tak to należy nazwać. W wieku 20 lat zostaje zamordowana Irena Odżywołek. Jej szczątki ukryto w miejscu nieznanym. Po ilu latach powrócono w ogóle do sprawy jej pochówku i miejsca jej pochówku? Po ile lat musiała czekać na to, żeby Instytut Pamięci Narodowej zajął się tą sprawą? Grubo ponad 70 lat. Wróciliśmy do sprawy w 2019 roku z lekką zwłoką, dlatego że znając już miejsce, należało jeszcze przygotować te prace. Było to niełatwe z tego względu, że prace obliczone na pewien ciąg, pewną sekwencję kwatery E1 cmentarza przy ulicy Panewnickiej w Katowicach wymagały zgód osób, dysponentów grobów i krewnych osób, które zostały pochowane później. Cała ta procedura uzyskiwania tych zgód trwała rok. Udało nam się uzyskać aż 50 zgód osób z Polski, Niemiec, Australii i Singapuru. I wtedy mogliśmy przystąpić do pracy. To łatwo się wymienia, ale to jest 50 zgód osób, które mieszkają na całym świecie. Dlaczego aż tak dużo trzeba było zgód, żeby przeprowadzić pracę na cmentarzu, który jest cmentarzem publicznym, byśmy powiedzieli? Tak, właśnie dlatego. Cmentarz jest po prostu używany. Takie mamy prawo, które wymaga od nas zgód wszystkich krewnych, także bocznych, do czwartego stopnia pokrewieństwa. Natomiast okazało się, że ludzie są przychylni temu, że ludzie chcą w tym uczestniczyć. Zajmuje to oczywiście czas, należy pokonać jakąś początkową nieufność, ale nawet te osoby, które w tym uczestniczyły, można powiedzieć tylko podpisem, część z nich ma satysfakcję w tych naszych poszukiwaniach, także i szczęśliwie w tym wypadku poszukiwaniach. Trzeba przyznać, że gdyby nie takie pojedyncze podpisy, pewnie do pracy by nie doszło albo byłyby mocno utrudnione, bo przecież wiemy, że zgody są potrzebne właśnie od wszystkich. Zgadza się. I w którym roku rozpoczynają się prace ziemne? Prace, które doprowadzają do odnalezienia szczątków Ireny Odżywołek? To jest połowa września 2019 roku. I to był, byśmy powiedzieli, taki w cudzysłowie oczywiście szczęśliwy traf, to znaczy pierwszy etap pracy od razu odnaleziono szczątki? Tak, przy czym warto wrócić do momentu, w którym próbowaliśmy rozszyfrować, gdzie Irena Odżywołek spoczywa. Wiedzieliśmy, że została stracona razem z porucznikiem Pronobisem i zaczynając pracę na tym cmentarzu w 2017 roku, kontynuując je w 2018, mieliśmy już pewną wiedzę
na temat dawnego układu tej kwatery, zwłaszcza numeracji dawnych grobów i ich umiejscowienia. W tym sensie, że spodziewaliśmy się, że układ może być nieco cieśniejszy. Okazało się, że da się tą sekwencję odtworzyć. Bardzo szczęśliwie zachowała się, wydawać by się mogło, nieważna karta, pierwsza karta z księgi cmentarnej. Księga cmentarna zaczyna się właśnie w grudniu 1946 roku. Stroną, która nie zawiera danych osobowych. Karta, księga cmentarna zawiera dwie strony. Jedna to są dane osobowe, a druga to jest miejsce spoczynku, data urodzenia i data pochówku. Mieliśmy tylko tą drugą, więc wiedzieliśmy o dwóch osobach pochowanych 17 grudnia 1946 roku. Oczywiście nie wiedząc, czy to są osoby związane z poszukiwaniami, tak. czy to nie są w ogóle osoby po prostu, które zostały pochowane tak jak na cmentarzach, nie związane z nie wiem, obozami niemieckimi, z więzieniami. Więc mamy osoby NN, dwie, z datą pochówku i natychmiast zwróciło naszą uwagę zapis wieku. To znaczy nie była określona data urodzenia dokładna, natomiast wiek 20 i 29 lat. No i wtedy już wiadomo było, że jesteśmy na tropie. Za 3 lata minie 100 lat od urodzin, od narodzin Ireny od Żywołek. W tym roku w lipcu w Belwederze ogłosiliśmy uroczystą identyfikację jej szczątków. 97 lat historii osoby. Być może gdyby nie została zamordowana w wieku 20 lat, być może dożyłaby wieku, no daj Boże, nawet takiego sędziwego wieku, ale pewnie mogłaby żyć bardzo, bardzo długo. Niestety jej ofiarna służba, bardzo ryzykowna, jakbyśmy powiedzieli, taka bardzo odważna, bohaterska, sprawiła, że została w najbrutalniejszy ze wszystkich sposobów ukarana przez terror komunistyczny. Co takiego najważniejszego jest w postaci Ireny od Żywołek? Gdybyśmy kończąc mieli jakoś podsumować jej życie, co jest takiego do zapamiętania z tej wyjątkowej postaci? Wydaje mi się, że taki klucz do zrozumienia z tej postaci i to, co jakby, z czego możemy czerpać inspirację, to jest każdorazowe zadanie sobie pytania, śledząc czyjś życiorys, kim ja jestem, jak mogę się porównać do tej osoby. I wydaje mi się, że odpowiedź brzmi: Polka, która bardzo łatwo mogła zostać komunistką, nie dała się, mimo młodego wieku i, umówmy się, jeszcze nie tak dużej wiedzy życiowej, nie udała się zaprzęgnąć do tego zbrodniczego systemu. I to jest odpowiedź na to, kim my jesteśmy, jako Polacy. Bardzo dziękuję za tę piękną opowieść o pięknym życiorysie i też o bohaterstwie również innych członków podziemia antykomunistycznego tamtych terenów. Naszym gościem był Adam Konradzki z katowickiego działu Instytutu Pamięci Narodowej, który nie tylko te, ale i wiele innych spraw, o których daj Boże kiedyś w przyszłości opowiemy również i w naszym podcaście prowadził. Dziękuję Tobie i dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.